witajcie na kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażemy Wam wypełnianie ubytków w kamieniu. W szkle już kiedyś robiliśmy filmik, ale zasada jest dokładnie ta sama, jeżeli mamy szkło, czyli jeżeli chcemy wypełnić takie ubytki. Tutaj mam kamień, tak widzicie płytkę, gdzie mamy i po środku, i tutaj w rogu. No to teraz weźmiemy sobie dwa kleje. Zobaczycie różnicę między jednym a drugim. Czyli w róg będziemy dawać UV21 ze względu na to, że jest gęściejszy. A tak jak mamy tutaj, weźmiemy sobie 23, czyli rzadką. To jest tak naprawdę tylko kwestia wygody nakładania. Chociaż tu narożny, znaczy jak mamy jakiś róg czy wyłupanie, tak jak w tym wypadku, to jednak 21 jest lepszy z tego względu, że Wam nie spłynie tak mocno. Nie będzie po prostu dodatkowej roboty przy przeszlifowaniu. Najważniejsze jest to, żeby usunąć te luźne kawałki, czyli jeżeli gdzieś tu byłby jakiś kawałeczek, który jest jeszcze się w miarę trzyma, trzeba go po prostu usunąć. Druga sprawa, odtłuszczamy oczywiście, czyli bierzemy i dobrze sobie wcieramy, znaczy w zasadzie nie wcieramy, tylko dobrze po prostu usuwamy te ewentualne elementy, które tych opiłków, no wiadomo, w domu jakbyśmy to robili, no to nie każdy ma kompresor, żeby wydmuchać, ale i tak fizycznie lepiej to zrobić. Ok. Teraz druga najważniejsza sprawa jest taka. Kleje na UV do szkła kamienia są klejami, które żeby nie były lepkie i żeby łatwiej nam się to wykonywało i ładną, gładką powierzchnię, potrzebujemy takiej folii, która odetnie nam powietrze. Oczywiście w domowych warunkach nie będziemy kupować lampy za bardzo duże pieniądze, dlatego posiłkujemy się taką folijką, która nam ułatwi sprawę. I wystarczy latarka za 200, 300 czy 500 zł. Pamiętajcie o tym, żeby to też było odtłuszczone. To jest folia, tak jak widzicie, z torebki strunowej. No to na pierwszy rzut idzie tutaj 23, czyli rzadka. Nakładam sobie delikatnie. O, zobaczcie, wypełniam to ładnie. Im mniej będzie wypływki, tym lepiej, tym mniej będzie do robienia. Ok. Jak widzę, że tak jest ładnie zrobione, no to co ważne, przykrywam to folią. Zobaczcie. I ten efekt takiego lekkiego rozpłynięcia, on musi być, bo to znaczy, że mamy odcięte powietrze. Posłużę się akurat tutaj nawet latarką, tą naszą 3-watową, najzwyklejszą, którą najpierw sobie tak położę. Czyli nie dociskam, żeby mi się nie przesuwało. I dopiero po chwili położę sobie, w tym wypadku mogę, bo mam to na środku. Zostawiam to na 2 minuty, w tym wypadku tej latarki to jest około nawet 3 do 5 minut. Może być 5 minut nawet, nie ma żadnego problemu. Przy latarce 5-watowej będzie to około minuta 2. Przy mocniejszych, jakich profesjonalnych, powiedzmy 30 sekund do minuty. Ok. Sprawdzam tylko, czy jest wszystko ok. Zawsze gdzieś tam jeszcze po tych kilku pierwszych sekundach możemy coś poprawić jeszcze. No ale nie będzie problemu, jeżeli będzie trzeba coś dolać, nadlać. Bez żadnego problemu to zrobimy. Jeżeli macie punkt jako usługowy, czy w ogóle usługowo to robicie, no to robimy sobie to latarkami mocniejszymi, gdzie wystarczy nałożyć na 20 sekund, 30 sekund. Dobra. I teraz tak, do folijki nam nie przywiera. Jeżeli to, co mam tutaj wyglądowo nam jeszcze jest, znaczy no nie, z jakichś powodów nam te odbicia się nie podobają, no to bierzemy sobie po prostu nożyk. Tu, tak jak widzicie, ładnie to zrobiliśmy, czyli już nie ma z czego zebrać. No to tak naprawdę teraz zostaje tylko i wyłącznie wypolerowanie tego. Czyli polerowanie na mokro, papier 1000-2000 i pasta, później jeszcze polerska.
Ok, teraz mam tutaj narożny, dlatego podkleimy sobie to taśmą. Chodzi o to, żeby klej nam aż tak mocno nie spłynął, za dużo pracy, żebyśmy nie mieli pod do tego, żeby później to polerować. Dlatego sobie zrobimy to w ten sposób, troszkę mniejszą folijkę i folia, żeby była czysta, żeby ten brud jakiś nam się tutaj nie dostał. Ok, czyli mamy jedną folijkę z boku. Ok, teraz weźmiemy 21 ze względu na to, że tutaj mogę sobie to odgiąć jeszcze nawet. Nie za mocno, ale ja tu tym palcem trzymam. O, ok. Mogę się posłużyć, czy to właśnie jakąś tam igiełką. Chodzi o to, żeby ten klej nam tu się dostał. O. Nadmiar i tak później będzie do zebrania. Ok. Dobra. Mogę tu sobie przytrzymać na jakimś kawałeczkiem drewienka na przykład. O, w ten sposób. Dobra. Tutaj idzie folijka. Pamiętajcie o tej folii. Ok. Dobra. No i przyświecamy. Po ściągnięciu folijki sprawdzam, jak to tu wygląda. Zobaczcie. Nadmiar mam. No i teraz jeszcze muszę sobie utwardzić do końca, czyli zostawić na te 2 minuty. Ok, zobaczcie, teraz mam nadmiar, czyli delikatnie, czy to nożykiem, żyletką, tak żeby dodatkowo nie porysać tego kamienia. Ok, jeżeli zrobiłbym wcześniej na przykład tę taśmę papierową tylko tu dokleił, a w tą stronę bym zostawił kawałek samej folii, no to bym miał od razu ten kształt, ale nie zawsze jest jej możliwość i ktoś tam chce się bawić, że tak powiem. No i teraz tak, mamy powierzchnię zabezpieczoną przed nikaniem wody. Sucha, ładnie, przeźroczysta. Oczywiście tutaj nadal mamy klej przeźroczysty, czyli tego koloru takiego kamienia nie osiągniemy, ale przy niedużych ubytkach i czy to na środku, czy to w rogu, można ze spokojem zabezpieczyć wizualnie oraz przed dostępem wody.